Czy zaskoczyła Państwa ta mgła, którą przed chwilą widzieliśmy w Kołobrzegu i w Ustce? Tak, fizyka. Morze w tym miejscu jest najzimniejsze. Tam morski prąd ochłodził Bałtyk do 15-14 stopni, natomiast powietrze było bardzo, bardzo gorące. A wiadomo, jak się stykają dwie różne masy powietrza, wytrąca się para wodna, stąd to zamglenie. Co się będzie działo w innych miejscach w Polsce? Jeszcze jedna ważna uwaga. Znad zachodniej granicy, znad Niemiec mogą niebawem wkroczyć groźne chmury nad ziemię lubuską i nizinę szczecińską. W tej chwili też grzmi gdzieniegdzie w środkowej części Pomorza. Burze przemieszczają się też znad Podkarpacia nad województwo świętokrzyskie i grzmi też na Podbeskidziu i Mazurach. W nocy burzowo może być od wybrzeża po ziemię lubuską i Wielkopolskę, a także w województwie podkarpackim. W pozostałych regionach sytuacja powinna się uspokoić, burze się wyciszą. Będzie spokojnie, pogodnie i ciepło, ba, bardzo ciepło, od 17 do 20 stopni. Wiatr tylko podczas wspomnianych burz będzie bardzo silny, poza tym słaby, południowo-wschodni, stąd ta wysoka temperatura. Jutrzejszy poranek, ciepły, pogodny, tylko w zachodnich regionach może być nieco więcej chmur, no a po południu znów niemal w każdym regionie rozwiną się groźne deszczowo-burzowe chmury. Prawdopodobnie nie zdążą tylko dotrzeć do miejscowości, które będą położone tuż przy wschodniej granicy, aż do Lubelszczyzny. Poza tym deszczowo i burzowo po południu. Temperatura od północnego zachodu zacznie się stopniowo obniżać, bo zacznie do nas napływać stamtąd polarnomorskie powietrze. Reszta kraju będzie wypełniona zwrotnikowym powietrzem. Dlatego jutrzejsze burze na styku tych dwóch mas, różnych mas powietrza, będą bardzo gwałtowne. Jutro najgroźniejsze mniejszych zjawisk synoptycy spodziewają się od Zatoki Gdańskiej przez centrum Polski, aż po zachodnią Małopolskę i Górny Śląsk. Ale w pozostałych regionach burze też będą się pojawiać, a jak wiadomo, burza ma swoją naturę, nie do końca przewidywalną. Dobrego popołudnia, do zobaczenia.